Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Torgus, a Wy oglądacie kolejny, ostatni już odcinek z serii Zagrajmy w Custom Level o nazwie Braveheart Sword. Znajdujemy się w poziomie The Lost Sword, tak, w tym poziomie już odnajdziemy na pewno ten miecz Wallace'a, po który tutaj żeśmy przyszli. Ja przypomnę, że gram oczywiście w ten custom na ślepo. I przepraszam Was również za to, że taka długa przerwa była pomiędzy poprzednim odcinkiem a tym odcinkiem, ale po prostu nie miałem czasu, żeby zebrać się i dokończyć ten custom. I dopiero teraz znalazłem troszkę czasu, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. No i co? I lecimy. Mam nadzieję, że ten poziom nie będzie jakiś mega długi i szybko sobie z nim poradzimy. Zobaczymy, co na nas tutaj czyha. Widzę, że tu już są jakieś ognie. Ogólnie mam dosyć ciemno tutaj, to znaczy nie widzę praktycznie nic, bo nie zasłoniłem sobie rolet, niestety. A słońce prosto mi wali w monitor, ale miejmy nadzieję, że sobie poradzę. No dobra, lecimy. Tutaj mamy jakieś ognie, ale to za bardzo nic mi tutaj nie zrobi. Aha. Co to za pioruny? I widzę, że tu chyba musimy włożyć jakieś cztery przedmioty, tak? Z każdej strony będą te dziurki. Jakieś koła? Nie wiem. Zapowiada się na długi poziom, naprawdę. Zanim my zdobędziemy cztery jakieś artefakty, to pozdro w ogóle. I jeszcze te pioruny trzeba pewnie będzie wyłączyć, bo inaczej my tam nawet nie podejdziemy. Chyba, że, no nie wiem, zaraz zobaczymy, zapiszemy sobie i zobaczymy, czy te pioruny w ogóle nam coś robią, aczkolwiek pewnie robią. Tak bez celu by tutaj nam nie... ich twórca by nam tutaj ich nie umieszczał, tak? Aha, dobra, nawet nie mogę tu stanąć. Od razu wczytam. To lecimy w takim razie dalej, tak? Omijamy tutaj, bo ja tu nic nie widzę za bardzo. Poszukiwaniu czegokolwiek, co nam pomoże w wyłączeniu tych piorunów. Czy tam na dole coś jest? Tak, tam jest jakieś zejście, aczkolwiek, no czekajcie, zobaczymy, co jest w tych skrzyniach. Aha, one są do otwierania, ich się nie rozwala. Czy tu coś jest? Nie, dobra, jestem ślepy, chciałem sprawdzić, bo po prostu nie widziałem i myślałem, że mi się zleje tekstura jakiejś amunicji z podłożem, ale tam nic nie było. Co tu jest? Aha, tu jest wejście jakieś na górę, ale rozumiem, że na razie nie mamy dostępu tam. Czy ta skrzynia jest do otwierania, czy do rozwalania? Okej, do rozwalania. Mam amunicję do shotguna, przyda się. Dobra, tu chyba też nic nie ma. W takim razie musimy iść tutaj na dół, tak? Ja się boję, że coś mi tu wyskoczy. Tak, tak myślałem. Tak myślałem, bo tutaj było za spokojnie. Od razu za rogu nam tutaj wyskoczył. Tym bardziej, że żadnego przeciwnika jeszcze nie było, więc chciał nas tutaj wystraszyć, ale mu się nie udało. No ginżesz. Won. Dobra, powiem wam szczerze, że oni są dosyć słabi. Wcześniej narzekałem na tych przeciwników, aczkolwiek jak sami widzicie, praktycznie nie zabrał mi życia, tak? Bo naprawdę one są dosyć powolne, więc można sobie z nimi poradzić dosyć szybko i sprawnie. Tu jest jakaś lina. Czy ta lina wyłączy mi te pioruny na górze? Mam nadzieję, że tak. Okej, tylko oby to nie była żadna czasówka, bo jeżeli czasówka, to trochę jesteśmy w dupce. Tak, ogólnie ja mogę mówić bez ładu i składu teraz, bo jest dosyć rano. Ja jeszcze do końca się nie wybudziłem i mogę... Aha, kolejny gościu. Tam jeszcze jeden. Tylko w ogóle on się nie rusza, więc to jest trochę dziwne. Zbugował się. Pojawiła się muzyka na chwilę i... Aha. Dobra, nie ogarniam tego. A ten drugi? Aha, czyli on się aktywował dopiero wtedy, kiedy już tego pierwszego zabiłem. O, już stracił tarczę. Dobra. Widzicie, idzie sprawnie. Tak, i kontynuując, mogę mówić bez ładu i składu, bo dopiero wstałem i muszę się jeszcze ogarnąć.
a po prostu nie mam innej pory na nagrywanie, bo cały czas praktycznie jestem zajęty, cały czas ktoś coś ode mnie chce i cały czas muszę robić wiele rzeczy na zajęcia na uczelnię, więc ostatnio nie mam czasu, a teraz po prostu wstałem sobie rano i taką miałem chęć, żeby coś nagrać i padło na ten custom, więc mam nadzieję, że zaraz się ogarnę i rozbudzę się już do końca. Czyli to się jednak przesuwa, tak? Czyli tu jednak nie potrzebujemy żadnych artefaktów, tylko pytanie, gdzie ja muszę to przesunąć? Czekajcie. Aha, ta dziura! Czekajcie, gdzieś tu była dziura na górę, w suficie, gdzie patrzyłem wcześniej. Tak, to jest tu. Czyli muszę przesunąć jeszcze kilka razy do przodu. Dobra, to nie było zbyt trudne. Ale na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że naprawdę tu będzie trzeba jakieś artefakty wciskać do tego bloku. Bo naprawdę tak wygląda, że z każdej strony coś tutaj... Są takie wnęki jakby na jakieś przedmioty, artefakty. Dobra, czy jeszcze do przodu, czy już jest okej? Jeszcze. O, jeszcze sporo. Chyba ze dwa razy przynajmniej. Okej, zobaczymy jak mi pójdzie z tym poziomem. Ciekawe, czy będzie w ogóle jakaś walka z bossem na koniec, bo to finałowy poziom, więc przeważnie twórcy customów tak robią, że na koniec jest jakiś bossik. Zobaczymy. W sumie jak ja stoję z amunicją, chciałbym zobaczyć. 49. To bierzemy shotguna. Nie ma opcji. To jest blok? Nie, to są drzwi. Okej. Czyli na razie drzwi są zamknięte, może sobie zapiszemy. I lecimy dalej. Czy tu coś, jakaś kula czy coś? Jezu, jak mi kamera macha się. Na prawo i lewo. Czyli tak, tu nic nie ma. Tak, klaro. Tam zjadę, rozumiem. Czyli pewnie trzeba się jakoś odbić do tyłu. Okej. Tu jest jakaś krata. Tu widzę jakieś ognie. Czy ja mogę zeskoczyć na dół? Mogę. Tam jest apteczka. A co tam jest? Tam jest dźwignia chyba. Tylko bucha na nią ogień i ja za bardzo nie będę mógł jej pociągnąć. A tu jest dźwignia naścienna. Ale to czekajcie, najpierw weźmiemy sobie apteczkę w takim razie. I dopiero teraz pójdziemy sobie pociągnąć tę dźwignię. Ogólnie nie sprawdziłem, ile jest sekretów w tym poziomie, ale chyba 3, tak? Bo w każdym poziomie były po 3, z tego co pamiętam. Chociaż mogę gadać teraz bzdury. Coś się otworzyło. Czy jakaś tutaj krata na dole? Nie, tu nic się nie otworzyło. A co tam jest na dole w ogóle? My tam byliśmy? Tak, chyba tam się wspinaliśmy na górę. Dobra, nieważne. Wydaje mi się, że 3 sekrety, aczkolwiek nie jestem pewny. Ile w ogóle mamy w sumie? 10 na 15. A ile było tych poziomów? 5, tak? Czyli to w sumie by się zgadzało. 3 razy 5, 15. Czyli chyba w każdym poziomie po 3 sekrety. Dobra, zobaczymy, ile mi się uda zebrać z tych sekretów w tym poziomie. Podejrzewam, że żadnego, jeżeli są dobrze ukryte. Bo ja nie jestem dobry w takich rzeczach. Tu się otworzyła krata, okej. I co to mi dało? To są jakieś 3 liny. I bukłak na wodę. No to nie wróży nic dobrego, ten bukłak. Bo mi się to kojarzy od razu z zagadkami z Tomb Raider 4, gdzie trzeba było przelewać wodę z jednego bukłaka do drugiego. Więc pozdro. A te liny, co one robią? Aha, one wyłączają te ognie, tyle że... czy ja muszę pociągnąć każdą... I każdy odpowiada za jeden ogień? Nie. Aha, to trzeba jakąś kombinację. A czekajcie, jakbyśmy przyciągnęli jeszcze raz tę. Cholera. To trzeba sobie w ogóle rozpisać chyba, która lina co robi tak naprawdę, bo w przeciwnym razie możemy tak ciągać w nieskończoność. Chyba, że w końcu mi się uda. Czekajcie, na razie kilka razy popróbuję. Pytanie tylko, czy ja zapisałem przed pociągnięciem tych lin. Bo jeśli nie, to troszkę tak słabo. O! Udało się! To nie było takie trudne. Myślałem, że będzie trzeba sobie rozpisywać, która lina, które gasi, które zapala. Aczkolwiek udało się. Poszło sprawnie. Myślałem, że tu utkniemy na dłużej.
Ale okej, co ona mi robi w ogóle? Ja nie ogarniam. Mogę też failować, bo długo nie grałem w klasycznego Tomb Raidera już. W żadnego customa, nic takiego, więc. Mogą być faile, z czego się pewnie cieszycie. Aha, no właśnie. To był pierwszy fail. No Laro, droga! Przecież nie musiałaś się łapać rękami, no bez przesady, przecież spokojnie powinnaś tam doskoczyć. To jest jakieś nierealne. Dlaczego ja tak lamię? Czy wy to widzicie, co tu się dzieje? Żeby mieć problem z takim skokiem, aż się boję, co będzie dalej. Nie, nie ogarniam tego. Skoczmy tam stąd w takim razie jeszcze raz. Aha, bo tu jest ciężko wejść, bo te dźwignie nas spychają ogólnie. Aha. Jak ja mam tam podejść, żeby tą dźwignię przeciągnąć? Mogę się na rękach przesunąć? Dziękuję ci, Laro. Od razu chciałem, od samego początku to. Okej, okay, udało się w końcu. I co ta dźwignia nam tutaj... Ogarnie, nie ogarniam. Ogarnie, nie ogarniam, tak, to było... To było głębokie. Coś się otworzyło, słyszałem, ale nie wiem gdzie. Chyba musimy stąd wyjść, bo tu za bardzo nie widzę. A chyba, że tam na górze, aczkolwiek... Zapal flarę. No ta flara dużo mi nie dała w sumie, bo nie widzę tam sufitu. Dobra, wracamy. Najwyżej się ogarnie tam coś. Mam nadzieję, że tam się coś otworzyło, bo jeżeli nie, no to... Jezus Maria. Powoli, Laro, powoli. Patrz pod nogi. Czy my przyszliśmy tędy? Czy my tam byliśmy, czy... Ja już nie ogarniam, mam słabą orientację w terenie. Nie, my z dołu przyszliśmy. Tak, tu były zamknięte drzwi, dobra, one się otworzyły. Czyli tamte dźwignie nam otworzyły... Otworzyła te drzwi, tak. Moja składnia dzisiaj po prostu 2 na 10, ale już lecimy dalej. Widzę, że drzwi się za nami zamknęły, co wcale dobrze nie wróży. To pomieszczenie też nie wróży dobrze, nie wiem czemu, ale... Mam obawy, że coś tu niedobrego na nas wyskoczy. Ten trupek też nie wróży nic dobrego. Jakaś pułapka, cokolwiek. To jest drugi bukłak, widzę. Ale pewnie jak go podniosę, coś się zadzieje. Oho! Aha, dobra, już myślałem, że coś gorszego na nas wyskoczy. Ci rycerze są spoko. Dobra, tamtego mam jeszcze na jednego hita. No, gin! Nie wiem, czy te pistolety nie byłyby lepsze na nich. Dobra, jest. W ogóle ani piksela życia nie straciłem. To jest po prostu dziwne. Bo wcześniej strasznie mnie cisnęli oni, a teraz nauczyłem się z nimi walczyć i po prostu nie zadają mi żadnych obrażeń. W sumie powinienem się cieszyć, a nie narzekać, więc cieszmy się, że tak dobrze mi idzie. No dobra. O nie! Tak, to jest to, o czym ja wam wspominałem. W czwórce też były takie zagadki. Trzeba wlać odpowiednią ilość wody do tego tutaj słoika, aby ta waga się jakby wyrównała, tak? Oh my god, to będzie ciężkie. Najpierw zobaczmy, co mamy w tej skrzyni. Mamy amunicję do shotguna. Teraz pytanie, tu jest krata. I tu jest krata. Dobra. Teraz chciałbym tylko wiedzieć, ile ja tej wody muszę tam wlać, bo to nie jest wcale takie oczywiste, bo tak. Mamy jeden bukłak, który ma chyba 3 litry, ten mały, i ten duży ma 5 litrów, z tego co pamiętam. No i teraz możemy je napełnić, no ale pytanie, ile ja muszę tu litrów wlać? Czy ja to muszę zrobić metodą prób i błędów, czy nie? Ogólnie wydaje mi się, że 3 litry i 5 litrów odpada, bo to by było za proste. Byśmy musieli tylko wskoczyć, nalać do jednego lub drugiego wody i przelać. Więc wydaje mi się, że to nie jest 5 lub 3 litry. Ogólnie to powinna być jakaś wskazówka, nie ogarniam. Tylko gdzie? Czy ja jej nie widzę? Czy...
Ogólnie wydaje mi się, że albo 4 litry to będą, albo to będzie 1 litr. Ewentualnie 2 też mogą być. Bo wtedy trzeba przelewać, tak, z jednej na drugą, z jednego bukłaka do drugiego, aby taki wynik otrzymać. A w przeciwnym razie to by było za łatwe, więc wydaje mi się, że albo 1 litr, albo 2, albo 4. 3 i 5 odrzucam. Pytanie tylko, czy tu jest na tych ścianach coś, co mi pomoże dowiedzieć się, ile ja mam tych litrów wlać? Tu jest jeden taki jedno kadzidełko. Ja nie wiem, jak to się fachowo nazywa. Zawsze to tak nazywam kadzidełko do zapalania pochodnią. I tak jest za wysoko, więc tu nic nie zrobię. A czekajcie, jakby. A te bronie. Mamy tutaj dwie bronie i tu dwie bronie. Tak? Czyli razem mamy 4. Czyżbyśmy musieli 4 litry wlać? Czy to jest wskazówka? Nie wiem. Bo w sumie. Te bronie były wcześniej już jako ozdoba wykorzystywane, tak mi się wydaje, w poprzednich poziomach, więc nie wiem, czy to jest podpowiedź, czy nie, aczkolwiek no możemy spróbować 4 litry wlać i zobaczymy, co się wydarzy, bo w czwórce chyba było tak, że jeżeli złą ilość wody się wlało, to chyba otwierała się krata z potworkiem, nie wiem, czy to jest ta akurat, ale można było to źle wykonać. A jeżeli się dobrze to zrobiło, to otwierała się oczywiście ta prawidłowa droga, tak? Więc nie chciałbym się tutaj pomylić, żeby mnie coś tu zaatakowało. Dobra, w takim razie przelewamy. Ja do końca nie pamiętam, jak to było. Ja jestem w tym słaby, więc od razu wam powiem, że tu będziemy się miotać. Dobra, czyli chcemy 4 litry mieć docelowo. A więc jeżeli napełnimy ten, będziemy mieli 5 litrów. Wyleć go się nie opłaca, bo będziemy tak naprawdę od zera zaczynać, więc może go skombinujemy z tym małym. I teraz mamy tak, w tym mamy 3, w tym mamy 2. Jeżeli dolejemy znowu, będziemy mieli 5, to jest bez sensu, więc może wylejmy ten. Ten będziemy mieć pusty. W tym mamy 2. Do tego, jeżeli wlejemy, to będziemy mieć znów 3, więc bez sensu, więc skombinujmy to z tym. Dobra, wiem, to jest już łatwe. Teraz tak, nalejemy do tego 5 i połączymy znów 5 z tym. I wlejemy jakby z tych 5 litrów, przelejemy tutaj 1 do pełnych 3 i w tym nam zostanie, i w tym nam zostaną 4 litry. Wybaczcie za moją składnię, naprawdę, ale sami słyszycie nawet teraz, ale po prostu ja jeszcze się nie obudziłem do końca. Mam nadzieję, że będzie się dało to oglądać. Dobra, łączymy i mamy w takim razie tutaj 4 litry. I o to nam chodziło. Teraz pytanie tylko, czy naprawdę te 4 litry tutaj trzeba wlać, czy jakąś inną ilość. Trzymamy kciuki. Aha, zapaliła się ta pochodnia, co się otworzyło? Czyli rozumiem, że to by się otworzyło, gdybyśmy źle wlali, tak? A to jest prawidłowa droga, tak? No nie wiem, zaraz się przekonamy. Ale to nie było takie trudne, jak się wydawało. Tylko jednak powinny te podpowiedzi być jakieś bardziej oczywiste, no. No, aczkolwiek te bronie były widoczne, no tylko po prostu wcześniej też były takie ozdoby i można wcale nie wpaść na to, że to jest podpowiedź. Jezus Maria! Ja myślałem, że tam jest Monkey Swing. Nie, no jest Monkey Swing, dlaczego ja nie mogę się złapać? Ej, no come on! Przecież ja inaczej tego nie przejdę, muszę się tam złapać. Ej, no, jak ja mam to zrobić? Jak skaczę tak, to nie chce mi się złapać do przodu, zwyczajnie. Muszę się zsunąć i skoczyć z krawędzi. No nie ogarniam. O, dobra, udało się. Uff, Boże, to było wkurzające. Tyle śmierci na takim beznadziej... na takim... na takiej beznadziejnej pułapce, na takiej beznadziejnej rzeczy. Dobra, idziemy dalej. Tu jest zjazd na dół, czyli rozumiem, że już nie wrócimy się do tamtego miejsca, więc ja zapiszę. Czy coś mnie zaatakuje? Jest lina, jest duża apteczka. Nie, to jest mała apteczka, sorry. I co ta lina mi tutaj robi? Coś się pojawi, jak ją pociągnę? Aha. Czy ja mam ją kilka razy pociągnąć, czy raz? Coś tam się przesuwa.
Nie, dobra, nie ogarniam. Co tu się dzieje, za bardzo nie wiem. A jakie mam stąd wyjść w ogóle? Gdzie to jest jakieś wyjście? Co tu się w ogóle dzieje? Co tu się otwiera? Ja nie wiem, wysuwa się jakiś blok chyba, ale nie wiem gdzie. Czy ja mogę rozwalić te... Nie, nie mogę rozwalić tych was. Masakra, tu nic nie ma. Chyba, że ja za dużo razy pociągnąłem tę linę. Boże, jak ja mówię dzisiaj, po prostu ja siebie nie ogarniam. Coś się stało? No ja tu nic nie widzę, żeby się coś zadziało. Aha, tu widzę. Dobra, czyli tu się otworzyło, tak? Ta lina to otwierała? Nie wiem. Tak mi się wydaje, no bo za bardzo tu żadnego innego punktu zaczepienia nie mam. Tu jest skrzynia, więc otwieramy. I mamy ammo do kuszy, tak? Tak, do kuszy. Aczkolwiek w ogóle my z niej nie korzystamy. Mamy też te eksplodujące strzały, może z tego pokorzystamy. A nie z shotguna. Ja się tak na shotguna napaliłem, a mamy jeszcze tą, tę kuszę. Co tu jest? O Jezu, to są jakieś pochylnie. Masakra, czyli jakieś skakanie, tak? Zręcznościówki nas czekają. Chyba od tej strony trzeba zacząć, bo w sumie tam... Nie, tam też możemy zacząć. Ej, to którędy? Aha, no na pewno nie tędy, Laro. Na pewno nie trzeba wskakiwać tam na dół. Czemu taka muzyka? Dobra, nie ogarniam. Tu chyba trzeba tędy. Właśnie. Jezu. Okej, dobra. Wiem już mniej więcej jak, tylko trzeba by było się złapać tam krawędzi. No Laro tak na pewno nie. I przesuwać się, albo nie łapać się krawędzi, tylko... O właśnie, przesunąć się tu. Tu. O Jezu, jeszcze drążki, no po prostu... Dobra, te drążki nie powinny mi sprawić trudności. Okej. Jesteśmy po drugiej stronie. Nie wiem, czy to się dało na... Jezu! Won! Zauważyłem go. A, się przestraszyłem. Nie, dobra, jednak to jest 2 na 10 ta broń. Od razu mnie zranił, jak zacząłem korzystać z tego. Więc załatwimy go po ludzku. Standardowo. Standardowym sposobem. Dobra, zginął. Co jest w tej skrzyni? Tak, chciałem tam się rozejrzeć, żeby zobaczyć, czy dało się to przejść jakimś innym sposobem, czy... Bo tam był po drugiej stronie też klocek, tak? I może dało się jakoś inaczej. Stamtąd jakoś tak... Chyba też się dało. Na to wygląda, że się dało. Dobra, nieważne. Zrobiliśmy to, więc lecimy dalej. Tu mamy jakieś wejście zamknięte. Tu mamy jakieś... Nie wiem, co to jest. Tu chyba trzeba coś włożyć, z tego co widzę. Jakiś artefakt, którego nie mamy na razie. I tu mamy coś, jakieś zejście. No to idziemy chyba tu na razie. Aha, tutaj trzeba na kucaku. Jezu, czy długi ten poziom będzie? Powiedzcie mi. Jakie no. Zapal mi flary, Laro, bo ja chcę... Bo ja tu nic nie widzę. Dziękuję ci bardzo, że łaskawie to zrobiłaś. Po wielu, kurde, trudach. Jejku, mam nadzieję, że nie będziemy się tu długo z nim męczyć, no. Aczkolwiek zapowiada się naprawdę na długi level, bo... nie mamy tego artefaktu jeszcze tam. Tu są jakieś przejścia dziwne. Masakra, jednym słowem. Dobra, gdzieś doszliśmy. Czy ja tu mogę zeskoczyć na dół? Mogę, okej. Aha. Jezu, strasznie dużo tych rycerzy tu jest. Dobra, skinął na 3 hity. Tu jest jakaś dźwignia. Zaraz ją pociągniemy, ale najpierw może... Aha, to się rozwala. Czy możesz kucnąć? Nie możesz z shotgunem kucnąć? To było dziwne. Dobra, mamy amunicję. I teraz mamy linę. I co ta lina nam zrobi? Aha. Jakiś wiatr włączyło? Ja nie ogarniam tego za bardzo, ale...
co nas to uniesie do góry? Nie. Jak to zrobić? Aha! Lewitująca Lara Croft. Tego jeszcze nie było. Mieliście właśnie zdolności takie Lary tutaj w tym customie. Mogliście to zobaczyć przed chwilą. Czyli czekajcie, może trzeba wskoczyć do przodu. Nie, na pewno nie tak. Może kogoś bliżej? Nie wiem. Okej, jesteśmy. Tylko czy my mieliśmy tu, czy jeszcze wyżej? Nie, jeszcze wyżej się nie da. Czyli tutaj, dobra. To jesteśmy w domku, idziemy dalej. Aha, tu są kolce. Już to widzę. Jezus Maria. Aha, one się wysuwają tak. Na określony czas. Czy ja mógłbym po nich przebiec? Może mógłbym, ale dobra. Nie będziemy próbować, już udało się. Teraz mamy ogień. Mam nadzieję, że uda się to sprawnie przeskoczyć. Udało się. Okej. O, tu coś jest. Ale to nie wróży nic dobrego. Bo to są chyba ruchome piaski, z tego co widzę. Ewentualnie jakieś bagna, no ale... To jest tak jak w Trójce. Chyba w Trójce tylko były. Tak mi się wydaje. W Dwójce nie było żadnych takich rozwiązań. W Jedynce tym bardziej. W Piątce... A nie, były chyba jeszcze. Dobra, nie chcę teraz się wygłupić nieznajomością Tomb Raidera. Aczkolwiek wydaje mi się, że w Trójce najczęściej korzystano z tego rozwiązania. A w Czwórce i w Piątce chyba się pojawiły też takie momenty. Nie wiem, nie pamiętam. Na pewno w Trójce to było. Na pewno w dżungli. Dobra, mamy tutaj jakiś artefakt. To jest chyba... Tak, to jest chyba ten artefakt, który musimy tam włożyć do tego, do tej dziurki, którą widzieliśmy wcześniej. Coś się otworzyło też przy okazji, bo było to słychać. Ogólnie to jest Monkey Swing na górze? Na suficie? Czy mi się wydaje? Nie. Ale to tak trochę przypomina Monkey Swing. Nie wiem teraz, czy powrót też będzie taki bezpieczny, czy żadne z sufitu nam nie zaczną spadać klocki, czy cokolwiek. Tak było w Trójce właśnie. A jeżeli wystarczy przejść na drugą stronę, to nie jest to zbytnio skomplikowane. Okej. Okay. To było proste. Myślałem, że będzie trudniej. Dobra, czyli teraz wracamy, tak? Chyba, że tam się gdzieś coś otworzyło. Ale nie za bardzo widziałem co, bo słychać było kratę jakąś. Aha, tu się te ognie wyłączyły, więc możemy spokojnie tutaj tędy przejść. Czy te kolce też się wyłączyły? Nie wiem, przebiegnijmy to. Jezus Maria! Aha. Czy to był jakiś bug? Że mnie to nie zabiło i nagle się zaczęły włączać, jak byłem po tej stronie? Nie wiem, ale to było dziwne. Teraz tak, przydałoby się jakoś zeskoczyć tam w miarę sensownie, żeby nie stracić za dużo życia. O, dobra. Wyszło idealnie tak, jak chciałem. Gdzie tu był powrót? Aha, tu jest ta dziurka. Dobra. Pomijam fakt, że nie znaleźliśmy jeszcze żadnego sekretu. Zapal flarę. Dlaczego ty masz problem z flarą? Nie rozumiem. Czy nam się skończyły flary? Że ona nie chce już... Ej, faktycznie nam się skończyły flary. Nie mam flar. To jesteśmy trochę w dupce. Za przeproszeniem, bo ja teraz tu nic nie widzę. Serio, ja tu nic nie widzę. Będzie problem. Będzie problem i to duży. Aha, tu było przejście chyba. O, dobra, tu widzę. Jezu, ale jak tu jest ciemno. Gdzieś się przesuwam do przodu, ale gdzie? Ja mam kompletnie czarny ekran. Naprawdę. I wy też pewnie będziecie mieli czarny ekran. Dlaczego ja nie mogę w... Dobra, poradzimy sobie inaczej. Możesz wstać i strzelać. O. Dobra, mogłem wpaść na to wcześniej. Tu jest przejście. Dobra, znów nic nie widzę. Mam nadzieję, że... Teraz tu...
Jezu, musimy sobie tak poradzić, bo serio, bez flar to jest 2 na 10 tutaj. Czekajcie, bo ja gdzieś chyba... Ja chyba tu powinienem iść, tak? Czy nie? Jezu, no jeszcze takich cyrków to ja nigdy nie widziałem. W Tomb Raiderze, żeby sobie tak radzić z brakiem flar w ciemnym pomieszczeniu. No chyba tędy, no. O, czekajcie, tu już się zaczyna światło. Doszliśmy, doszliśmy. Jezus Maria, ale oby nie było takich już momentów, bo serio, ja się zatnę. Bo ja tu kompletnie nic nie widziałem. Gdyby nie pistolety, gdyby nie możliwość wyciągnięcia pistoletów, to po prostu nie przeszlibyśmy tego. W ogóle dalibyście flarę, a nie, kurde, cały czas amunicję. Ja chcę flarę. Nigdy tak nie żebrałem. No, nie żebrałem, nigdy nie modliłem się tak o flarę jak w tym momencie. Dobra, wkładamy nasz artefakt. Zapaliły się pochodnie, otworzyło się przejście. Tu jest w miarę jasno, więc okej. Zobaczymy, gdzie nas tutaj to zaprowadzi. Gdzie jest tu przejście? Tu. A teraz tutaj. Aha, tu jest jakieś przejście. Tu jest krata, ogień. Aha, czyli nic więcej, czyli musimy iść tam. Laro, nie stękaj mi, tylko bierz się do roboty, idziemy po miecz i kończymy z tym customem. Jezus Maria! Jak się wystraszyłem tego gościa. Idź stąd! Dlaczego oni tak muszą wyskakiwać za rogów? No po prostu to jest jakieś chore. Jeszcze w takim ciasnym pomieszczeniu z nim walczyć, no po prostu... Mógłbyś mi dać flary? No, tak. Pewnością. Dobra, znów mamy jakieś liny, czyli zapewne znów trzeba jakąś kombinację kurczę, tutaj odpowiednią wprowadzić. Tak, mamy dwie kraty i mamy ogień, czyli musimy wyłączyć ogień i otworzyć dwie kraty. Dobrze, rozumiem. Teraz, która odpowiada dźwignia za co? Okej. Okay. Okej, okay. Dwie tam się teraz zamknęły, nie o to nam chodziło. Ja chcę otworzyć obie. No ale teraz ogień mi się pali. Czy ja mogę przejść, jak tam jest ogień? Jakoś bokiem? Czy mnie to zabije? O, jest ten. Jezu, naboje do kuszy. Dobra, może się uda. Udało się, dobra. Czy nie trzeba było tego ognia gasić? Wystarczyło tylko te dwie bramki otworzyć i wskakujemy do wody w takim razie, tak? Co my tu mamy? Tu jest krata. Czyli musimy chyba tędy płynąć. Czy to się otwiera? Tak myślałem, bo tu w sumie żadnej dźwigni nie było i czasami właśnie takie motywy są zerżnięte z czwórki, gdzie też takie drzwi można było otwierać, podwodne. A czasami to jest naprawdę mylące, bo wydaje się, że to są drzwi, których Lara nie potrafi otworzyć, które otwierają się dźwignią, a tak naprawdę Lara podpływa i je spokojnie otwiera. Dobra, mi się zaraz powietrze skończy, więc szybko. A co to za krata niby? To jest jakiś labirynt? Come on. Nie, ja się wróciłem. Chyba. Oczywiście, że się wróciłem. To jest jakiś labirynt. Podwodny labirynt. Tego mi było trzeba. Dobra, wróćmy tędy. Może tu gdzieś było do góry wypłynięcie. A tu jest dźwignia, bo że jestem ślepy. Tu mi się zlało to niestety z teksturą, no. Z teksturą ściany. I ta krata była gdzieś tu chyba. Jak się wpływało. Tak czy nie? Tak, tam chyba. Nie, już nie ogarniam. Tak, tutaj. Do góry? Chyba jesteśmy teraz w dobrym miejscu. Mam nadzieję, że żadnych znajdziek nie pominąłem tam. Zapis, coś na mnie wyskoczy, czuję to. O nie, znowu to wlewanie wody.
jest to woda. Dobra, czekajcie. Najpierw my w takim razie sobie otworzymy skrzynkę. Nie dodalibyście flary, serio, bo ja teraz się sram, że będą takie momenty ciemne, gdzie ja nie będę nic widział. Aha, my tu nie wlejemy tej wody, bo to jest podłoga obniżona, czyli najpierw musimy sobie podłogę chyba do góry wysunąć. Co tu jest w ogóle? Pochodnia. Dobra, to jest proste, już wiem, co trzeba zrobić. Mamy tutaj ogień i tam mamy te kadzidełka, jak to ja je nazywam. Nie chcę się tylko podpalić, więc tak spokojnie podejdziemy. I pewnie trzeba je podpalić i albo się otworzą te drzwi tam po prawej, albo ta podłoga się właśnie wysunie. A, piach się nasypał. Dobra, rozumiem. I teraz będziemy mogli spokojnie tam stanąć i sobie nalać tej wody. Dobra, teraz pytanie, jaką ilość tutaj trzeba wlać? Czy znów 4 litry? Czy tu jest jakaś podpowiedź? Tu mamy dwie bronie. O, mamy dwa topory, więc może 2 litry. Może spróbujmy 2 litry i zobaczymy, co się stanie. A co tu jest? Tu jest dziura. Czekajcie, może jeszcze tędy popłyniemy. Co tu jest ciekawego? A ta muzyka mogłaby się wyłączyć. Come on. Nie ma walki przecież. Gdzie mnie to zaprowadziło? Muzyko! Wyłącz się! Dobra, mamy sekret. Tylko ja właśnie taki... O! Dzięki sekretowi muzyka się wyłączyła. Thank God. Dobra, w takim razie wracamy, to był tylko chyba sekret. Zdobyliśmy pierwszy sekret z 3 bodajże w tym poziomie. Więc wracamy, to był sekret, on nie był zbytnio ukryty. Chyba każdy zauważyłby tę dziurę tam, tym bardziej, że trzeba tam podejść, bo trzeba wlewać tę wodę, tak? Więc to nie było zbyt skomplikowane. Dobra, wracamy i nalewamy te 2 litry. Zapis. I teraz tak, żeby mieć 2 litry. Może ja nawet mam już. Nie, tu mam 3. 3, 3, 3, 3, 3. Dobra, to już wiemy. Czyli to musimy wylać. Musimy wlać do dużego. Nie no, tylko kurde, rób to, co ja, o co ja cię proszę. I teraz musimy przelać do małego. I w tym mamy 3, a w tym mamy 2. Okej. Zapiszmy. I zobaczmy, czy to zadziała. I źle to zrobiliśmy. Niestety źle to zrobiliśmy, bo tam jest potwór, jak widzicie. A powinny się otworzyć, wydaje mi się, te drzwi tutaj. Cholera. A teraz pytanie, czy jak ja go zabiję, to ta zagadka się zresetuje, czy coś, czy... Tak, zresetowała się. A to było proste w sumie, bo on w ogóle nas nie atakował, tak? Dopiero jakbyśmy weszli tam pewnie do tego pomieszczenia, to by nas zaatakował. Czyli od nowa muszę wlać, tak? Dobra. Czyli jeżeli nie 2 litry i jeżeli nie... Na pewno nie 3 i nie 5, to odrzucam, tak jak wcześniej mówiłem. Wcześniej były 4 litry, to może teraz 1 litr wlejemy, bo 1 litr też ciężko uzyskać, trzeba się trochę pogimnastykować, tak, z tymi bukłakami. Czyli tak, żeby 1 litr uzyskać, to tak, musimy najpierw, chyba musimy doprowadzić tak, żebyśmy mieli 4 też, tak mi się wydaje, zaraz zobaczymy. Czyli tak, łączymy z tym, mamy 3, tu mamy 2. W takim razie to wylewamy. Wylej to! Laro. To przelewamy do małego. Potrzebujemy 1. Dobra, jest wszystko jasne.
Chociaż może i niejasne, czekajcie. Tak, musimy połączyć na pewno z tym. Teraz ten wylewamy. Dobra, jest jasne. 4 odjąć 3 to 1. Więc teraz robimy kombajn z małym. I tu mamy 1. Ok, poszło sprawnie. Mam nadzieję, że to będzie 1 litr. Aczkolwiek, no naprawdę, dlaczego tu nie ma jakiejś takiej ewidentnej podpowiedzi, bo to jest trochę dziwne. No, otworzyło się. Dobra, czyli chodziło o 1 litr. Czyli co? Że niby te bronie były połączone i że to chodziło o... Nie, dobra, nie chcę tego interpretować. Nieważne. Tu akurat trochę autor to spartaczył. Bo mógł właśnie dać jakąś podpowiedź, no. Jezus Maria, co tu się dzieje? Zamknęło się ze mną, okej. Ale odgłos był nieprzyjemny. Dobra, mamy jakąś drabinkę na górę, więc wbijamy. Nie włączyłem stopera. Myślałem, że wyrobimy się tak 30-40 minut. Ciekawe, ile już nagrywam. O Boże, Jezus Maria, znów mi za rogu wyskoczył. No to jest jakiś skandal. O, jak widzicie, te bronie cały czas są na murach, znaczy na tych ścianach, więc nie wiem, czy to była podpowiedź, czy... Nie wiem, po prostu nie wiem. Nie będę tego już roztrząsał, ale tamte zagadki niestety 2 na 10. Mam nadzieję, że już więcej nie będzie tej wody, tego przelewania. Dobra, to mi się kojarzy z, nie wiem, z szachami bardziej niż z warcabami. Szachy, tak, szachy, zdecydowanie szachy. Nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem szachów, aczkolwiek jak byłem mały, to często grałem z dziadkiem, ale potem mi to przeszło. Kiedyś naprawdę w miarę mi to szło, jak byłem mniejszy, a potem zostawiłem to w cholerę i praktycznie, nie wiem, kiedy ja ostatni raz grałem. Z 7 lat temu, z 8 lat temu, na pewno bardzo dawno. Dobra, to jest chyba jakaś zagadka, nie wiem, czy te pionki da się przesuwać w ogóle? Da się. Niestety da się. A te? Nie, tych czerwonych nie da się, tak? Czyli rozumiem, że ja jestem pionkami niebieskimi, a te czerwone stoją nieruchomo. I co ja mam tu zrobić? Mam rozegrać chyba jakąś partię szachów. Przypomina mi się też trochę Harry Potter, pierwsza część. Tak, tu mamy drzwi zamknięte, czyli to jest jakaś zagadka. Trzeba przesunąć na odpowiednie pola te pionki. Jeżeli są to szachy, to wnoszę, że trzeba pewnie zrobić szachmat tutaj, królowi, tak? My jesteśmy niebiescy, nie mogę ruszyć czerwonych, więc wydaje mi się, że musimy zrobić szachmat temu pionkowi. Królowi. Teraz tylko tak, czy ja pamiętam, jak każdy z pionków się poruszał? Wieża poruszała się pionowo, po prostej, i poziomo też mogła się poruszać. Po skosie nie mogła się poruszać, z tego co pamiętam. Wieża. To jest... Jezu, ja nie pamiętam nazw tych pionków. Ten wydaje mi się, że mógł się poruszać i po skosie, i po prostej, i poziomo też, czyli w każdą stronę. To jest chyba goniec, tak to się nazywało. I on poruszał się chyba tylko po skosie. Czyli tylko on mógł chyba po tych białych kafelkach, po skosie. Tu mamy wieżę, to już ogarnialiśmy, a król po jednym polu w dowolną stronę. Dobra, czyli króla może nie będę ruszać na razie. Czyli jeżeli musimy zrobić szach, mat tamtemu, jeszcze zapiszę przed jakimkolwiek poruszaniem pionka, to wydaje mi się, że musimy wieżę ustawić tutaj. I z tej strony... Tylko tak, czy on będzie się ruszał? Czy przeciwnik ma ruchy jakieś, jak ja przesunę ten pionek? Chyba raczej nie, no bo to by było za trudne wtedy. Tam się coś ruszyło? Nie, chyba. Jejku, ale naprawdę, ta zagadka akurat mi się podoba. Jest taka niespotykana, bo nigdy nie spotkałem się właśnie z taką zagadką w żadnym customie. I za to duży plus dla autora już w tym momencie. Dobra, i mamy... Aha, tam się pochodnia zapaliła. Czyli wnoszę, że ten pionek stoi dobrze, skoro pochodnia się zapaliła. Dobra, najgorszy problem będę miał z tym, bo nie do końca pamiętam, jak on się ruszał. Wydaje mi się, chyba, że to jest zwykły pion. Nie wiem. Z tym pionkiem będę mieć najgorsze problemy. Z tym... Czyli ten mógłby po skosie
kosić, tak? Czyli jakbyśmy przesunęli go... Czekajcie, bo teraz tak, król nie może się ruszyć tu, bo tu jest wieża. Tu może się ruszyć i tu jest bezpieczny póki co. Tu może się ruszyć i też jest bezpieczny póki co. Więc może wieżę tą damy tu. Nie, dobra, czekajcie. Najpierw może tego gońca ustawia, tak jak ja chcę. Czyli po skosie tam po tych białych, żeby tam mu zatarasował drogę. Zobaczymy, czy to tak styknie, czy nie. Czyli jeszcze w prawo raz. Jezu, pewnie i tak mi się tego nie uda dobrze ustawić. Chociaż te pochodnie dobrze się zapalają, bo wtedy wiadomo, czy jest dobrze ustawione, czy nie. O, zapaliła się druga, jest okej, dobra. Czyli tak, on już ma dwie możliwości, tak? Czyli tu nie może się ruszyć i tu nie może się ruszyć. Czyli może się ruszyć teraz tutaj i tutaj. No i tutaj może uciekać w tę stronę. W takim razie, co ja muszę zrobić z tym? Może go przesunę tutaj. Jeżeli on może po prostej, to by było dobre. Pytanie, czy się zapali pochodnia? Nie, nie zapaliła się, więc coś jest nie tak. Czyli on nie może tu stać. Czyli jeżeli to jest pionek, to on musi podejść blisko króla, żeby go zbić. A co zrobić z wieżą? Jeżeli ją przesunę maksymalnie tam do rogu, to czy mi się to uda? Raczej nie, bo ja nie zbiję wtedy króla chyba. Czy zbiję? Nie, też się nie zapaliły. Niestety też się nie zapaliły. A jakbyśmy wieżę dali tam, gdzie jest ten pion ten. O ten. Czyli zamienili wieżę z tym. A tamtego dali gdzieś tam bliżej króla. I zobaczymy, czy to wyjdzie tak, jak ja chcę. No najwyżej zrobię tu cięcie, jak mi to nie wyjdzie za jakiś czas. Jeszcze kilka chwil popróbuję. Nie, czekaj. Przesuń się najpierw tam. Ze trzy razy do przodu. Jezus Maria, kiedyś grało się w szachy, no ale to po prostu... Trzeba też znać wszystkie ruchy pionków i tak dalej. Tym bardziej, że ja nie kojarzę tamtego pionka. Nie potrafię ogarnąć, czy to jest zwykły pionek? Nie wiem. Czy to jest królowa i ona może się wszędzie ruszać? No ale jeżeli wszędzie, no to tamto miejsce byłoby idealne, no, do postawienia tamtego pionka. Nie wiem. Dobra, zobaczymy, co z tą wieżą, jeżeli ją tam postawimy. Dwa pionki na pewno mamy dobrze, bo dwie pochodnie się palą, więc jest okej. Jeszcze chyba, czy nie? Okej. Okej, są trzy pochodnie, jest git, dobra. Czyli tak, on nie może się ruszyć tu, nie może się ruszyć tu i nie może się ruszyć... Nie no, tu może się jedynie ruszyć, no ale to wtedy muszę tego przepchnąć tam, tak? Czy nie? Czyli tak jakby wychodzi na to, że tego muszę popchnąć do samego końca. I powinno być okej, według mnie, ale zobaczymy, czy według twórcy i według gry też będzie okej. No bo on nie ma teraz możliwości w żadną stronę się ruszyć, tak moim zdaniem to wygląda, ale zaraz zobaczymy. Tak jest, udało nam się. Jezu, jestem dumny z siebie. Bo naprawdę myślałem, że tutaj też spędzimy trochę czasu, że nie uda mi się rozwiązać tej zagadki od razu. Aczkolwiek ona nie była mega trudna, ale nie rozumiałem za bardzo idei tego pionka. Bo jeżeli on tutaj idzie też do przodu, przesuwa się jak chce, tak? No to tak naprawdę mógłby tu też być, zamienić się zwierzą, więc...
Nie wiem, możecie mi to wytłumaczyć w komentarzu, jeżeli ogarniacie, chyba że ja po prostu mylę pionek i ten pionek porusza się tylko po jednym polu. Nie wiem, możliwe, że tak jest. Dobra, idziemy dalej w takim... Jezus Maria, no znowu za rogu mi wyskoczył. Już chyba ze 3 razy podskoczyłem na krześle podczas tego odcinka. To jest chore. Dobra, ty mi i tak nic nie zostawisz, więc ja idę dalej. Ja mam nadzieję, że my się zbliżamy już do końca, bo już mam dość. Mam już dość, dobra. Ta sala wygląda jak sala do walki z bossem. Ja tu zapiszę i ustawię sobie od razu... Dobra, niech będzie shotgun na razie. Boże, jakaś sala taka rytualna. Na środku jakieś takie coś. Tutaj po bokach te ognie palące się. Nie, tu nic nie ma. Ja nie za bardzo ogarniam, co tu się dzieje. Aha, czyli tę salę mogę sobie tak przejść wokoło. To mi nic nie daje. Dobra, widzę. Tu jest Monkey Swing chyba. Tak jest. Dobra, to ja zapiszę. I idziemy. Tam widziałem na górze ognie, więc będzie może... może być ciężko. Jeżeli tam będą ognie na wysokościach. O, mój ulubiony soundtrack z Tomb Raidera. To jest z Tomb Raidera 3 soundtrack. Mój ulubiony. Jejku, ale fajnie. Nie spodziewałem się, że będzie tutaj taka muza. Możecie mi napisać w komentarzach, jaki jest wasz ulubiony soundtrack z gry. Który motyw przewodni wam się najbardziej podoba? Czy z dwójki, czy z jedynki, czy z trójki? Dobra, tu jest ogień. Najchętniej to ja bym w ogóle się zamknął i posłuchał tylko tego soundtracka. Ale jednak muszę się tu skupić i trochę popitolić. A gdzie jest drugi ogień? On gdzieś tu był. Dobra, dalej. Dobra, zapiszmy. Że kiedyś pamiętam, jak jeszcze nie potrafiłem zapisywać na wysokościach. No, to były czasy. Boże, jak ja kocham tę muzyczkę. Aż bym zagrał w trójkę ponownie. Nie obiecuję wam, aczkolwiek może zrobię ponowne przejście gry. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa. Przejście ponowne gry trójki, ponieważ trójka była u mnie na kanale pierwszą serią ever. I wtedy jeszcze nie potrafiłem nagrywać zbyt dobrze, tak? Tam była jakość tragiczna, nie dość, że audio, to jeszcze i wideo. Więc możliwe, że nagram dla was również trójkę od nowa. Z lepszą jakością, zobaczymy. Dlaczego tu jest ciemno? Będziemy w dupie znowu. No, bo ja znów nic nie widzę. Aha, bo ja mam... Nie, weź pod... Weź pistolety. Dobra. Dobra, idziemy tędy. Okej, dobra, nie było źle. Tu już przynajmniej jest światło, wiemy gdzie idziemy. Dobra, czy ja mogę zaskoczyć na... Nie, nie mogę zaskoczyć na dół. Tam jest jakaś zielona, dziwna mgła. Która nas zje. I tam jest przepaść chyba, z tego co widzę. Dobra, w takim razie przesuwamy się na rękach. Boże, długi ten poziom jest. Masakra. Jak przystało w sumie na finałowy poziom customu. Idziemy na rączkach. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Tam widziałem jakieś płomienie. Więc pewnie znowu będzie nas czekało. Będzie nas czekało... Ej, czekajcie, że tam coś jest? Nie, wydawało mi się. Myślałem, że tam jest jakiś sekret, że niżej tam można zeskoczyć, ale nie, to była taka mgła i wydawało mi się, że tam jest przejście. Będziemy pewnie skakać pod... ponad tymi płomieniami. Bo omijać te płomienie, nie wiem, zaraz zobaczymy. Ale nie, one są trochę bez sensu, bo... Po co ja mam tam skakać? Nie ogarniam. Tu muszę do przodu skakać i tam dalej na wprost jest przejście, więc po co te ognie są, to ja nie wiem. Aha. To nie miało tak wyglądać. Skocz z rozbiegu, moja droga. Aha, bo tam jest sufit. Dobra, czyli tam jest chyba Monkey Swing, tak? Tak. Dobra, wszystko jasne. No i tam na wprost jest przejście, więc tych ogni nie ogarniam. Chyba, że to jest jakieś przejście do sekretu?
Może rzeczywiście tam jakieś wejście było na dole i mi się nie wydawało, aczkolwiek no. Dobra, zostawiamy to, idziemy dalej. Nie doskoczę. O, myślałem, że nie doskoczę. Dobra, udało się. O Jezus Maria, nie spojrzałem, że tu jest zjazd. Jezu, już myślałem, że to jest ten miecz Wallace'a, a to jest jakiś artefakt kolejny. To jest chyba ten sam, co wcześniej zdobyliśmy. Tak, to jest ten sam artefakt. W ogóle jak on się nazywa, bo ja wam nie pokazałem wtedy. Yellow Tree Skull, okej. Cokolwiek to jest. Idziemy dalej. Idziemy w dół teraz, w głąb. O Jezu, lawa, nie wierzę w to. Jeszcze lawa na koniec. Dobra, ciekawe, czy to mnie będzie zabijać, jak ja będę tam wisiał na rękach, bo tak czasami jest. Nie, okej, jest okej. Dobra, to przesuwamy się w lewo. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Mam nadzieję, że zbliżamy się już do końca. Tam jest jakiś... Aha, tu jest drabinka. Ale chwila, chwilę, zaraz zobaczymy, gdzie musimy dostać w ogóle. Tu? Tu. A co tam jest z tyłu? Wygląda na to, że nic. Można było w sumie odskoczyć do tyłu i stamtąd tu, ale mi się udało w ten oto sposób, więc okej. Dobra, to idziemy dalej. Ciekawe, gdzie są pozostałe dwa sekrety. Pewnie dużo lepiej ukryty niż ten, który znaleźliśmy. Bo tamten to odnalazłby każdy chyba. Tego się nie da rozwalić. Aha, i tu musimy wcisnąć ten artefakt. Pewnie tu mi zaraz ktoś wyskoczy. Nie, nikogo nie ma. O dziwo. Serio, myślałem, że będzie zza rogu znów rycerz. No dobra, to wciskaj to. Czy to jest miecz? Skończyliśmy? Oh yeah, to jest miecz. Czy jeszcze ktoś na mnie wyskoczy na koniec? Nie było bossa? Chyba, że jeszcze będzie dalej. Tak, to tam byliśmy w chyba dwa levele temu i widzieliśmy ten miecz przez tę kratę. I zobaczcie, ile trzeba było zachodu, żeby tutaj się dostać. Ale jaka satysfakcja. Aha, czyli nie koniec customu. Wciąż idziemy nadal dalej, więc może być jeszcze boss. Spójrzmy jeszcze w ekwipunku na miecz. Wallace Sword. Czy ja go mogę... Nie, nie mogę go użyć. Dobra, idziemy tutaj. Tam jest ciemno. Aha, koniec levelu. Dobra, mamy 11 sekretów z 15 w całym customie, więc naprawdę nie wyszło to najgorzej. Myślałem, że z sekretami będziemy stać gorzej, ale jednak jest okej. Okay. 13 apteczek wykorzystaliśmy. Przeszliśmy custom w 5 godzin 30 minut, ale te statystyki mogą troszkę kłamać, więc akurat na to się... do tego się nie przywiązujcie jakby. No dobra, nie wiem, czy będzie jeszcze jakaś animacja po tym, czy to już koniec i będzie menu główne, więc zaraz zobaczymy. Okej. Okay. Okej, okay, jest animacja, chyba się nagra. Lara idzie ze swoim mieczem. The End. Braveheart Sword made by Lakota. Tak, dziękujemy ci, Lakoto, że dzięki tobie mogliśmy przejść. Znaczy, ja mogłem przejść, a wam pokazać taki cudowny custom, bo naprawdę bardzo miło się mi w niego grało. Zaraz jeszcze przejdę do jego oceny. Pytanie tylko, czy tu jeszcze coś się zadzieje, czy tylko coś takiego będzie. Bo jak Lara idzie z tym mieczem... Tak dostojnym krokiem, dumnie, pręży się, zabawnie. No, czy tu coś będzie? Aha. Okej, okay, a więc to jest koniec, przeszliśmy custom, więc teraz przejdę do jego oceny, która będzie dosyć krótka, bo nie chcę się już rozdrabniać i tak ten odcinek trwa długo. W takim razie tak, powiem wam jedną rzecz. Początek customu nie był rewelacyjny. Nie zapowiadało się to na dobry custom, bo było mnóstwo strzelania. Były takie klimaty, których ja nie za bardzo lubię. Czyli jakieś tam miasteczko, jakieś kanały. To nie jest moja bajka. Ale jak już weszliśmy do podziemi
I zaczęły się te pułapki i te wszystkie zagadki, które były, na przykład te szachy w ostatnim odcinku, były również zagadki związane z tą wodą, to dwa, to już pomijam, ale były jeszcze zagadki związane z przesuwaniem bloków na odpowiednie miejsca. Tam było lustro chyba bodajże, które odbijało nam i pokazywało, gdzie są kolce, a gdzie mamy postawić bloki, to też było fajne. Mnóstwo pułapek, to kolejna rzecz. Przeciwnicy na początku mnie irytowali. Ci rycerze. Aczkolwiek jak już zacząłem ogarniać, jak z nimi walczyć, to wtedy już było ok. Teraz tak, custom polecam każdemu, bo jak sami widzicie, nie jest on jakby to powiedzieć, nie jest trudny, może tak. Każdy powinien sobie z nim poradzić, bo sami widzieliście, nie było tutaj mnóstwo takich momentów, gdzie bym się zaciął. Akcja cały czas szła do przodu, tak? Nie zacinaliśmy się zbytnio. Drogi były proste, zagadki też były proste, aczkolwiek w niektórych momentach brakowało podpowiedzi. To już mówiłem, czyli brakowało podpowiedzi przy zagadce z tą wodą na pewno. Przy szachach, no to jeżeli ktoś nie grał nigdy w szachy i nie ogarniał, co się tam dzieje w szachach, tak, nie znał figury i nie znał ruchów, jaki dany pionek może wykonać, no to wtedy miałby problem z ukończeniem tego customu, ale wtedy mógłby sobie oczywiście wejść w poradnik i ten fragment przejść w ten sposób, a przy okazji by się czegoś może nauczył też, jak grać w szachy. Nie no, ale naprawdę ta zagadka z szachami bardzo mi się podobała. To jest duży plus dla tego customu. I naprawdę polecam wam wszystkim. Muzyka również bardzo mi się podobała. Były wstawki chyba ze wszystkich Tomb Raiderów, nie tylko z trójki, nie z piątki. Chyba wszystkie Tomb Raidery tam były ujęte w tym jednym customie. W każdym poziomie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nie było zbyt dużo walki, nie było zbyt dużo też skakania, nie było dużo zagadek. To było wszystko tak idealnie moim zdaniem ujęte, tak? Odpowiednia długość wszystkich elementów. I się to wszystko przeplatało razem ze sobą i tworzyło jedną całość i dlatego bardzo dobrze pomyślany custom, więc naprawdę wam polecam. Co do lokacji, które tutaj zwiedzaliśmy, to tutaj jest mały zgrzyt, mały minus, ponieważ one wyglądały trochę tak podobnie wszystkie do siebie, tak? Pierwszy level, okej, okay, te miasteczko. Miasteczko, kościół i tak dalej, ogólnie bardzo klimatyczne wszystkie były lokacje, aczkolwiek jak już zeszliśmy do tych podziemi, to te podziemia i te wszystkie tekstury wyglądały już podobnie i miało się wrażenie takiej wtórności i chciało się ten custom jak najszybciej skończyć, bo cały czas działo się to samo. I to jest mały minus, bo jednak fajnie by było, gdyby twórca mapy pomyślał nad jakimś urozmaiceniem, to znaczy jakąś taką salą, gdzie naprawdę byłby taki efekt wow, żebyśmy zapomnieli o tym, co było wcześniej i coś nowego by się nagle pojawiło. Jakieś nowe tekstury, nowe rozwiązania, to by było fajne. Aczkolwiek i tak ja podziwiam tego autora, bo ja sam bym nawet jednego pomieszczenia nie stworzył w customie, ażeby to wszystko tutaj zaczęło działać, wszystkie te pułapki, cała droga, tak, to naprawdę trzeba było mnóstwo czasu i wysiłku w to włożyć, żeby to tak działało, jak działa. Jak sami widzieliście. Dobra, czy ja coś jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, najlepsza miejscówka z tego customu to tam, gdzie były hydry. Tego nigdy nie zapomnę z tego customu. Nie wiem, czy pamiętacie. Mam to chyba na którejś z miniaturek do tej serii. Tam, gdzie wszędzie była lawa i gdzie takie głowy wyskakiwały i zionęły ogniem. To ta sala była epicka. Naprawdę mi się bardzo podobała. Ja lubię właśnie takie sale, które naprawdę zapadają mi potem w pamięci. I na pewno ten custom będzie mi się z tym kojarzył. I na pewno z zagadką z szachami też będzie mi się kojarzył. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś po latach do niego wrócę i go sobie jeszcze raz przejdę i przypomnę. Muszę właśnie obczaić też inne customy tego twórcy, czy tej twórczyni Lakota, to mi się kojarzy bardziej z kobietą. No nieważne. Muszę sobie obczaić, bo naprawdę, naprawdę ma talent ta osoba i bardzo mi się podobał ten custom. Więc to by było na tyle. Jeżeli miałbym oceniać jeszcze w skali od 1 do 10, to mógłbym ocenić ten custom na ocenę 7, 7,5. Tak bym oscylował wokół takiej oceny. 7, 7,5. Ponieważ, no jak sami widzicie, te minus za brak podpowiedzi w zagadkach, minus za wtórność trochę w tych lokacjach.
Ale pomysł na fabułę i ogólnie ten całe tło fabularne też było na plus, zdecydowanie. I nie było bossa, co mnie zaskoczyło w sumie, bo przeważnie w customach na końcu zawsze jest boss, a tutaj nie widzieliśmy tego bossa. Co prawda walczyliśmy z hydrami, ale to w poprzednim odcinku. Nie wiem, czy to mogę potraktować jako bossa, no jakiś, jako takiego mini bossa, okej. Okej, bo się rozgadałem, miało być krótko, więc mam nadzieję, że ten custom wam się podobał i wspólnie ze mną bawiliście się przy nim świetnie. Mam nadzieję, że niedługo nagram jakiś kolejny custom, równie dobry jak ten, więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach z custom leveli do Tomb Raidera. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia i cześć!